Wszystko zaczęło się od mojego spotkania z przyjacielem, w którym rozmawialiśmy na temat tego, jak moglibyśmy wspomóc proces ćwiczenia dla małych dzieci. No i wszystko rozwiązał ten oto czujnik, Microsoft Kinect, który pozwala nam jako programistom, informatykom i tym podobne śledzić szkielet osoby, która znajduje się na wprost tego urządzenia. No i poza tym, że wyszedł sam czujnik, sytuacja była też taka, że razem z czujnikiem pokazało się również mnóstwo gier, które promowały ruch przed Kinectem. Ale naszym celem, naszą ideą było to, aby wykorzystać ten Kinect w procesie rehabilitacyjnym. A jeśli mówimy o tym procesie, to nie ma mowy, żebyśmy ominęli właśnie tego rodzaju urządzenia, jak piłka rehabilitacyjna, jak ta wcześniej wspomniana ciężko wymawialna poduszka kinezyterapeutyczna i różnym innym sprzętom. Stwierdziliśmy, że weźmiemy dwa takie najprostsze z kolegami, aby stworzony przez nas prototyp był jak najbardziej, mógł być zastosowany w masie różnych procesów rehabilitacyjnych. I tak przyszliśmy do realizacji naszego dzieła. Jednakże już na samym początku, gdy zaczęliśmy korzystać z naszego czujnika, okazało się, że poproszę o włączenie filmiku. Jak widzicie, w pierwszej wersji Kinecta było to dość skomplikowane, bo w momencie, gdy postawiliśmy sobie taką oto piłkę przed tym urządzeniem, nasz Kinect widział tam człowieka. Jak rozumiecie, trochę to komplikowało nasze życie w momencie, gdy chcieliśmy śledzić tylko postać osoby, która znajdowała się przed Kinectem. No ale to tylko tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, którą musieliśmy pokonać, aby móc zrealizować prototyp właśnie sprzętu, który pozwoli wesprzeć rehabilitację dzieci. W momencie, gdy już przełamaliśmy te pierwsze lody z nową technologią nieznaną, zaczęliśmy definiować, o co tam tak naprawdę nam chodzi. Więc z jednej strony odbiorcami tegoż projektu są dzieci, które uczestniczą w trakcie procesu rehabilitacji, mają pomiędzy 5 a 9 rokiem życia, czyli bardzo ciężko jest utrzymać ich koncentrację i uwagę na tym, co wykonują, już nie mówiąc o tym, żeby powtarzały te czynności każdego kolejnego dnia. Z drugiej strony są także fizjoterapeuci. Fizjoterapeuci, którzy zarządzają całym procesem, fizjoterapeuci, którzy zalecają odpowiedniego rodzaju ćwiczenia, w zależności od tego, co potrzebuje dane dziecko. I tak z punktu widzenia dziecka, tutaj poproszę też o włączenie filmiku. Dziękuję. Z punktu widzenia dziecka, nasza gra to taka wirtualna przygoda, w której dziecko, sterując swoim ciałem, wchodzi w interakcję z tym oto smokiem. Zadaniem dziecka jest to, aby zebrać jak najwięcej kwiatków. Ale co jest najistotniejsze, chodzi o to, że dziecko, wykonując te zwykłe ćwiczenia, tak, skacząc na piłce, rozwija swoje zdolności sensomotoryczne, rozwija swój organizm, kształtuje go w odpowiedni sposób. Natomiast jeśli chodzi o fizjoterapeutów, tutaj też poproszę o włączenie filmika. Z punktu widzenia fizjoterapeutów naszym celem było stworzenie takiej wizji tego, jak może wyglądać rehabilitacja w przyszłości. To jest panel, który pozwala zarządzać naszymi pacjentami, dopasowywać poziom ćwiczeń do poziomu aktualnego toku rehabilitanta, a także to, jak mocno to dziecko powinno się wychylać, jak szybko powinno ono skakać. Ogólnie definiować całość procesu rehabilitacyjnego. Ale co więcej, równie ważne, obecnie jeśli mówimy o rehabilitantach, jest również problem związany z tym, aby dokumentować cały ten proces, dokumentować go w sposób weryfikowalny. I z tym też przychodzi również Kinect, który pozwala nam nagrywać filmy wideo i w ten sposób dokumentować cały proces. Wróćmy jednak do naszych sprzętów. Dla każdego z tych sprzętów, które właśnie wam zaprezentowałem, przygotowaliśmy osobne ćwiczenia. I przejdziemy teraz do prezentacji live. Także chwilka cierpliwości. Tutaj mój kolega, asystent, pomoże nam uruchomić. Jeszcze sekundka. Poprosimy o przełączenie na laptop. Więc po ciężkich chwilach, w momencie, gdy technologia zawiodła, jesteśmy już w momencie, gdy możemy przejść do aktywnej prezentacji. Proszę bardzo, kolego, podnieś rękę.
Jest, działa. Więc teraz sytuacja polega na tym, że w momencie, gdy kolega zacznie podskakiwać na piłce, smok zaczyna lecieć do przodu. Widzisz, jak idealnie to robi. Podnieś ręce do góry, wtedy nasz smok podskakuje. I w momencie, gdy kolega wychyla się na lewo lub prawo, smok również cały czas za nim podąża. Z punktu widzenia dziecka właśnie, ono wchodzi w taką interaktywną przygodę, w której swoim ciałem steruje wirtualną postacią. W czasie naszych testów, gdy badaliśmy, jak ta gra jest odbierana przez naszych odbiorców, przez dzieci, była również taka sytuacja, że dziewczynka pewna powiedziała, że ona nie zagra w tą grę, dopóki nie będzie miała smoka, dodatku różowego smoka, ale z takimi dużymi czerwonymi koralami, więc musieliśmy zrobić, dopiero wtedy zaczęła grać. Tutaj mamy smoka zielonego. Co więcej, jeśli mówimy o procesie rehabilitacyjnym, ja jako fizjoterapeuta, oczywiście nim nie jestem, ale mieliśmy koleżankę, która była fizjoterapeutą i nam bardzo dobrze doradzała, ja mogę podejść do mojego kolegi, chwycić go za ramiona i zacząć mu pomagać, tak? Bo mówimy o różnego rodzaju typu przypadkach, w których czasami pomoc fizjoterapeuty na początku tego procesu jest niezbędna. Więc mogę ruszać przyjacielem na lewo i na prawo i na lewo. Jeszcze, aha, jesteśmy z lewej. I w ten sposób, tak naprawdę, jeśli zobaczycie, jakie ruchy on wykonuje, cały tutaj tył jego pleców, całe nogi, cały jego organizm zaczyna pracować w tym momencie. I to jest niesamowite, jak tak proste ćwiczenie potrafi człowieka również zmęczyć. Uwierzcie nam, że w momencie, gdy na początku pierwszy raz testowałem ten sprzęt, to tak naprawdę po kilku minutach już byłem wycieńczony, a trzeba było za każdym razem sprawdzić, czy tam drzewko jest dobrze rozstawione, czy tu kwiatek się zbiera i tym podobne. Więc po prostu kondycyjnie zaczęliśmy wysiadać już na dzień dobry naszych testów. Dziękuję. Wróćmy teraz do naszej prezentacji. Tak to jest z prototypami, jak widzicie, że jeśli to jest prototyp, to bardzo często może zawieść. I szczególnie w tych momentach, w których nie powinien, to się zdarza, tak jak ten. Za co was bardzo przepraszam. Ale na szczęście wszystko skończyło się bardzo dobrze. Wróćmy do gry. Skąd w ogóle pomysł na smoka, na kwiatki, na tą całą otoczkę fabularną? Otóż zrobiliśmy z kolegami, w momencie, gdy tworzyliśmy ten projekt, zrobiliśmy research związany z tym, jakiego rodzaju historie tak naprawdę najbardziej interesują dzieci. No i wyszło na to, że jeśli jest smok, jeśli są kwiatki, jeśli jest zielono, kolorowo i tym podobne, no to już jest fajnie. A jeśli mamy dziewczynkę, która zostaje zamieniona w smoka przez innego smoka, to nagle już jest całkiem niesamowicie, jest taka eskalacja fajności. Każdy chce być smokiem, każdy chce latać i każdy chce zbierać kwiatki. Więc kilka słów podsumowania. Ten projekt składa się tak naprawdę z dwóch części. Tej największej części, czyli samej gry, która pokazuje taką ideę tego, jak rehabilitacja może wyglądać w przyszłości, jakie są możliwości technologiczne ku temu, aby dzieciom, które każdego dnia muszą wykonywać tego rodzaju ćwiczenia, aby umilić im ten czas, aby sprawić, by nagle te ruchy, które wykonują, nabrały sensu tak naprawdę, aby te czynności wykonywane każdego dnia zaczęły być dla nich w jakiś sposób także angażujące, tak? Z drugiej strony projekt ten jest też na tyle uniwersalny, że każde dziecko, a nawet każdy z nas, powiedzmy, macie młodszego kolegę, wyobraźcie sobie, że bierzecie dwie takie piłki, siadacie przed tym urządzeniem i zaczynacie się ścigać, tak? Kto szybciej zbierze kwiatki, kto szybciej doleci do mety i tym podobne. Wtedy wyobraźcie sobie dwie osoby obok siebie tak biegnące szybko na tych piłkach. Dla mnie to wygląda super po prostu. A z punktu widzenia fizjoterapeutów istotne jest również to, że projekt ten pokazuje sposób, w jaki możemy zarządzać tą całą rehabilitacją, w sposób, w jaki możemy ją dokumentować, metody komunikacji pomiędzy fizjoterapeutami a dziećmi, to w jaki sposób później ten proces będzie śledzony i weryfikowany, czy przynosi zamierzone efekty. Ostatecznie projekt ten zdobył trzecie miejsce na finałach światowych konkursu Microsoft Imaging Cup, takiego największego konkursu technologicznego na świecie dla studentów, w którym każdego roku bierze udział ponad 300 tysięcy osób z całego świata. Tam właśnie z jednej z kategorii wraz z kolegami tutaj po lewej stronie zdobyliśmy trzecie miejsce w kategorii Kinect Fun Labs. I to tak naprawdę jest zwieńczeniem tego projektu, jeśli chodzi o czas studiów i czas tak naprawdę nie tyle rozwoju tego projektu, co również rozwoju każdego z członków tego zespołu.
co przyniesie jutro. Mam nadzieję, że uda się wdrożyć ten pomysł w życie, gdyż za każdym razem, gdy spotykam ludzi, którzy widzą ten projekt, widzą w nim też bardzo duży potencjał i mam nadzieję, że dzięki również temu wystąpieniu będę miał okazję pchnąć ten pomysł dalej. Dziękuję bardzo.